Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zapraszam na kolejny odcinek serii Urbex. Spójrzcie, dzisiaj już od środka znalazłem taką chatkę i wygląda naprawdę ciekawie. Spójrzcie, ile tu jest sprzętu. Tędy udało mi się wejść. Było otwarte, więc idziemy. Sprawdźmy, co nas tu może czekać. Ale spójrzcie, wyposażenie jest naprawdę wielkie. No nie spodziewałem się, że aż tyle rzeczy może się tutaj znajdować. Spójrzcie, to okno jest zasłonięte, ale spójrzcie na tą komodę. Jest naprawdę kozacka. Mamy tu jakiś obraz. Kurczę, nie wiem od czego zacząć, bo spójrzcie sami, jest naprawdę dużo. Można ja na razie popatrzmy. Spójrzcie na tamtą szafkę. Też wygląda ciekawie. Słyszę, auta jeżdżą. Ale to nie przeszkadza. Ej, może zobaczymy, czy coś się kryje w niej. Bo jest naprawdę ławlana. Nie, jest pusta w środku. Więc chodźmy na razie dalej. Spójrzcie. Ta chata wygląda, jakby została dość szybko opuszczona. Nic nie jest z niej tak naprawdę pozabierane. Gdzieś mamy tutaj obrazy. Dobra, chodźmy dalej. O kurczę, nie spodziewałem się, że to tak może wyglądać, ale jest naprawdę interesująca. Mamy wejście na górę, a tutaj, aha, zobaczcie, jaki piec. O kurczę, naprawdę kozacko. Zobaczcie, ona, widzicie, jest nowy licznik, ale on jest wyłączony, więc widać, że tutaj nikt nie mieszka. Ale spójrzcie, naprawdę coś pięknego. Ten piec też naprawdę jest imponujący, że powiem. Jakieś grzejniczki pościągane. Dobra, przejdźmy dalej. Później wejdziemy na górę. Na razie spróbujmy przejść ten dół. Spójrzcie sami, jest tu tak naprawdę wiele rzeczy, ale ładna kuchnia. Kurczę, że to jest aż dziwne, że takie chatki są opuszczone. Ale widać, że ktoś próbował właśnie. Ej, może troszkę przygaszę to lampę. Ale spójrzcie, mikrofalówki, nie mikrofalówki. Wszystko w niej jest. W razie schowam lampę, bo nie jest aż tak ciemno. Spójrzcie, jakie lodówki. No normalnie to jest szok, że taki obiekt jest opuszczony. Zegarek już stoi. Ale zobaczymy kalendarz. Jaki tu mamy rok. Patrzcie sami. Ale nie jest. To jest jakiś, widzę, czerwiec. Ale roku na nim nie widać. A to dziwne. Dobra, idę dalej. Spójrzcie nawet na zawartość tych szafek. Też jest dużo rzeczy. Jest naprawdę fajny obiekt. Spójrzcie, te świeczki. To wszystko wygląda naprawdę dość świeżo. Tu widać, że chyba jakaś kobieta mieszkała. Jakieś mamy upiększacze. Dobra, chodźmy dalej. Może otworzymy tą szafeczkę. No spójrzcie, normalnie wyposażenie jest jakby na dość szybko opuszczona została. Ale dlaczego, to nie wiem. Zaraz wam jeszcze pokażę. Jest tutaj, właśnie tutaj jest drugie wejście. Też są szyby powybijane. Tutaj mamy, widzę, łazienkę. Może uda nam się do niej dostać. Ale tylko tak was wpuszczę, nie będę wchodził cały, bo jest ciężkie przejście. Dobra, przekręćmy się i spójrzcie sami, naprawdę pięknie to wygląda. Przejdę dalej. Można powiedzieć, a może tak zrobię, będzie lepiej widać. Spójrzcie, no kurczę, wszystko normalnie pozostawiane. O, jest naprawdę piękny obiekt. Ogólnie spójrzcie, jaki
duży tutaj salon i ten obraz na tej ścianie też jest bardzo piękny. Dobra, tam jest pozostawiane. No nie mam bardzo jak, nie chcę właśnie przestawiać tutaj nic. Ale spójrzcie, no, telewizor leży. No jest, no dwa. Ale ten jest taki, widać, że dosyć świeży. No ale powiem wam szczerze, że no nie spodziewałem się. Ta chata wygląda, jakby była naprawdę z wierzchu, znaczy się bardziej, jakby tutaj nic w środku miało w niej nie być, a tu jednak takie skarby. Dobra, chodźcie, może zobaczymy, jak to wygląda na górze. O kurczę, postaram się nie tłuc, ale to będzie, nie będzie takie proste. Przejdźmy przez tą kuchnię i spróbujmy wejść troszkę wyżej. Okna pozasłaniane są i kurczę, o, ciężko właśnie. A spójrzcie, jak to wygląda, no naprawdę prezentuje się pięknie. Dobra, wejdźmy na górę, ale może tutaj już użyjemy lampy, będzie troszkę ładniej widać. A tutaj już widać, po prostu widzicie, farba odchodzi. No ale obiekt jest, normalnie jestem w szoku, że tak to pięknie wszystko wygląda. O kurczę, naprawdę to jest wielki dom. Dobra, przejdźmy tu. No spójrzcie, no jest wiele rzeczy. To właśnie wygląda na jakiś pokój dziecka. Zobaczcie, nawet mamy jakieś zwierzątko chyba było tutaj trzymane. Miejmy nadzieję, że zabrano je i to nie był jakiś pająk albo wąż i że tutaj sobie nie mieszka. No, ale będzie wszystko widać. Dobra. Nie, no tutaj już jest troszkę więcej rzeczy ubranych. No, ale normalnie imponujące znalezisko. Spójrzmy jeszcze tutaj. Jest strasznie dużo rzeczy. Tam jakieś płyty w pudełku. Głośniki. Nie, no, ale widać, że ta chata była opuszczona gdzieś tak do roku na pewno. Ale czemu tak... Kurczę, sam się wystraszyłem. Coś słyszałem, nie wiem, jakiś niepokojący głos. Ale tutaj co to jest? Spójrzcie, tutaj są jeszcze. Spróbuję tutaj przejść. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Aha, tu tylko jest takie, spójrzcie, poddasze. Fajnie też to wygląda. Tutaj jest już wszystko poubierane. Dobra. Chodźmy dalej. Chciałbym wam właśnie jak najwięcej pokazać. Aha, to jest lustro. Tak jest. I tak to się wszystko odbija. Dobra. Przejdźmy tu. Nie no, naprawdę jest aż dziwne, że ona jest opuszczona. Spójrzcie, jaki fajny mebel. Taki jakby narożnik. Te krzesła też dosyć porządnie wyglądają. Dobra, przekręcę się i spróbujemy przejść dalej. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze kryje. Bo tutaj widzę, jeszcze są jakieś pomieszczenia. Tam widzę jakieś zdjęcia, ale one wyglądają bardziej jak z jakiejś gazety wycinki. Dobra, zobaczmy tutaj. O kurczę, jaka wielka łazienka. I tutaj znowu takie jest jakby poddasze. Coś w tym stylu. Zobaczcie, to musiało naprawdę. No spójrzcie, jaka łazienka wielka. No normalnie coś pięknego. I zobaczcie, tutaj widać, że nikt tutaj nie przychodzi, bo nic nie jest zdemolowane. I bardzo dobrze. Dlatego ja też tak staram się delikatnie stawiać kroki, żeby tego nie zniszczyć. Zobaczcie, jaka pralka elegancka. No normalnie to jest coś pięknego. Nie spodziewałbym się, że tak to będzie w środku wyglądać. Prowadziłbym was tu, ale mogę... może mi się uda. Nie, no tam w sumie to nic ciekawego nie widać. Więc może przejdźmy dalej. Też staram się nie bardzo tutaj grzebać, bo z tego co widzę, to same takie są rzeczy użytku codziennego. No
Dobra, chodźmy tutaj. Spójrzcie. A tutaj normalnie monitory, komputery. Też bardzo ładnie to wygląda. Takie jakby poddasze. Bardzo piękne. Dobra. To co, przyjdziemy się jeszcze. Jeszcze można rzucić okiem, jak to wygląda właśnie. No tutaj muszę podświecić, bo jest naprawdę ciemno. No, nie spodziewałem się, że ten obiekt będzie tak elegancki. Teraz spróbuję zejść z wami jeszcze na dół i zobaczymy, czy mi się uda wejść, bo tam widziałem jeszcze jeden pokój. Może akurat uda nam się wejść do niego. No spójrzcie sami, no to jest coś pięknego. Te drzwi po prostu wejściowe były otwarte. A tam właśnie chciałem się dostać przez taką dziurę, że tak powiem. Ale widzę, że nie było potrzeby. Dobra, przejdźmy jeszcze może tędy. No zobaczcie, tutaj normalnie dużo rzeczy jest. Jakby ktoś chciał tutaj zacząć sprzątać, no spójrzcie na to. Niepootwierane. No ale jednak widać, że ktoś odpuścił. Więc chodźmy dalej. Powiem wam, że nawet nie śmierdzi w tej chacie. Jest nawet dość ładny zapach. Ale spójrzcie sami, jak ta kuchnia wygląda, to wszystko, no to jest coś pięknego. Spójrzcie, tam mamy w rogu nawet zmywarkę pod tą mikrofalówką. Bardzo fajnie. Ale właśnie ciekawe, czy ktoś tego tak nie wypróżnił, że ktoś tu wchodził po prostu i sobie zwiedzał. Dobra, tam jest. Dobra, tutaj byliśmy. Chodźcie, spróbuję wejść właśnie jeszcze do tamtego jednego pomieszczenia. Ale wiecie co? Ja widziałem drzwi jeszcze jedne. Mi się wydaje, że tamte drzwi by prowadziły, że ten dom ma piwnicę. Coś mi się tak wydaje. Ale teraz spróbuję może troszeczkę to poprzestawiać i uda nam się wejść tam do środka. Bo sam jestem ciekaw, co się kryje w tamtym pokoju. Tak delikatnie. I może nam się uda. O kurczę. Dobra. Aha, on jest zamknięty. Ale mamy klucz. A i spójrzcie. No niestety nie da się tam przejść. I chyba dlatego było zamknięte. Jest jakąś watą zagrodzone. Więc nie będę tam wchodził. Piszcie, jakbyście chcieli, mogę wrócić na tą chatę i bardziej tutaj poszperać, ale jak na razie jakoś nie jestem przekonany, żeby tutaj właśnie za bardzo ryć, bo z tego co widzę, to jest to naprawdę dużo rzeczy, a to same gazety, nie gazety. O, tu jest kolejny kalendarz. Ale dziwne, no nie widzę na nim roku. Ale dlaczego tak jest? Nie wiem. Zaraz jeszcze się przyjrzę. No nie ma roku, no niestety. Nie mogę wam powiedzieć. No, ale spójrzcie, no naprawdę to jest coś pięknego, znaleźć taką chatkę. Spójrzcie na tą lampę, też jest dość stylowa. Dobra, idę dalej i zaraz będę opuszczał ten obiekt, więc jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i piszcie, co sądzicie o tej chacie. No, do zobaczenia, cześć!